30 lat minęło, jak jeden dzień. Już wie, że jest, już dalej o tym wie. 30 lat minęło, odeszło w cień. I nigdy już nie wróci, rób co chcesz. A świat rąk ci roztacza uroki swe. I prosi, żeby brak na karuzeli życia okręci się, byleby tylko nie za wcześnie spać. I chociaż czas pogania, śmiej się z tego grania, ciebie na wiele jeszcze stać. O tak mówiąc szczerze, w życiu jak w pokerze, jest zasada karta stu. Więc nie wbijaj w głowę, żeś przeżył połowę, ale że dopiero pół. 30 lat minęło, to piękny wiek. 30 lat i nawet jeden dzień. Na drugie tyle teraz przygotuj się, a może i na trzecie, któż to wie. Bo świat tak ci podsuwa uroki swe, że pełną garścią brać. Na karuzeli życia pokręcisz się, bylebyś tylko nie za wcześnie spał. A gdy cię czas pogania, przodem puszczaj drania, bo masz 30 nowych, bo masz 30 nowych, bo masz 30 nowych lat. Thank you.
wielu wybitnie zdolnych i wyjątkowo utalentowanych, sławnych ludzi. Dziękuję. Oczywiście najzdolniejszy jest nasz Kasper dzisiaj. I my mu chcemy zadedykować dzisiejszy wyjątkowy występ. O, tak. Kasper, dziś jesteś jubilatem i inspiracją. Zapraszamy więc na pokaz mody rolny. Mody rolny. Proszę, modelka numer 1. Na co dzień znana jest jako żona Kacpra Katarzyna. Dziś reprezentuje niezwykle ważny dział w portfelu inwestorskim Kacpra. Leśnictwo. Każdego roku w zimne, pochmurne, chłodnione poranki nasz Kacper walczy o najsymetryczniejsze i najcieńsze drzewka, aby klienci w swoich domach poczuli zapach prawdziwego lasu, ewentualnie giełdy. Katarzyna dziś jest drzewkiem ekologicznym wielorazowym, ale nie idźcie jej ślady. Dajcie Kacprowi zarobić. A jej towarzysz wyjątkowo długo dzisiaj nam przypomina, prawda? Dziękujemy, Kasiu. Brawo dla Kasi. Modelka numer 2. Dorotka. Reprezentuje historyczny etap życia Kacpra. Tylko nieliczni pamiętają czasy, gdy u konopków można było napić się świeżego mleka i zjeść najlepszy stek, zwany wtedy kotletem z krowy. Dziś nasza gospodarz dysponuje słoikami i kartonami z mlekiem. Jednak niech was nie zmylą etykietki. Mleko nadal jest produkowane z trawy i mimo, że nie zawiera CBD, był szczęśliwy. Zwłaszcza żonę. Kasper pamięta. Pij mleko, będziesz wielki. Toż ma chęć na mucie? Brawa za Doroty. Może Marek ledwo do nas docha. W tym roku lato było wyjątkowo długie, to już zima nieco się przeciągnęła. Ale dzięki temu mamy sianko prosto pod wigilijne obrusy. Nowoczesny żniwiarz jest bardziej kosiarzem umysłów. Musi się natrudzić, żeby odpowiednio zaprogramować kombajny i nie pobrudzić przy tym stylowej białej koszuli. Do pełnienia stylizacji są okulary Tami Armani. Rolnik zawsze powinien dbać o zdrowe oczy. W związku z tym, że użyli już się były, polejcie wujkowi Markowi za spóźnienie z dwa karniaki. Modelka Anna, prywatnie siostra, żona i matka, wiadomo, że nie Kacpra. Tak więc Anna prezentuje alternatywne zajęcie dla naszego rolnika Kacpra. Jak już wszystko nie wypali, to może by tak zostać pasterzem. Mieć spokój, długie dni na pastwisku i swoje ciepłe noce w żywym kożuchu. Nie martw się, jeśli byś zatęsknił, spojrzysz na swoje barany i wtedy przypomnisz sobie, by wszyscy tu zebrani siedzieli jak z baraniami. Patrzą na nasz pokaz mowy rolniczej. A my wszyscy życzymy Ci, aby życie i interesy zawsze szły jak te barany po sznur. Dziękujemy za uwagę. Oh, stars!